Siema, z tej strony Tylko Basket i witam Was w kolejnym odcinku cotygodniowej dawki wiadomości ze świata koszykówki. Ale zanim zaczniemy, chciałbym poprosić, jeśli jesteś na tym kanale pierwszy raz, abyś kliknął ten czerwony przycisk tutaj na dole. Tobie pozwoli to nie przegapić żadnych następnych filmów, zostać tu na dłużej, a mi pozwoli się rozwinąć. Dzięki i zaczynajmy z odcinkiem. Ruszyła akademicka liga w USA. Co za tym idzie? Swój pierwszy mecz, oficjalny mecz, rozegrał Zion Williamson. Zapewne go znacie, a jeśli nie, to wstydźcie się, bo ten chłopak może naprawdę bardzo namieszać w przyszłości w NBA. Williamson wraz ze swoją drużyną z Uniwersytetu Duke rozegrali mecz przeciwko Uniwersytetowi z Kentucky. Obejrzyjmy teraz najlepsze akcje z tego meczu, bo naprawdę to, co oni tam wyprawiają, to jest coś niesamowitego. I teraz kilka takich szybkich newsów. Po pierwsze, został zaprezentowany piąty model serii butów sygnowany nazwiskiem Kyriego Irvinga. Są to Kyrie piątki. Widzicie właśnie teraz, jak one wyglądają. Oraz zostały zaprezentowane buty Russella Westbrooka Why Not 0.1. Oraz Marcin Gortat w ramach setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozwiesił naszą narodową flagę w swojej szatni w Los Angeles Clippers. Miami Heat zaprezentowało swoje nowe barwy, nowe koszulki. Wszystko będzie pod hasłem Vice City, jak pewna gra. I zrobili oni bardzo fajną reklamę, którą chciałbym, żebyście teraz obejrzeli. W dodatku Cleveland Cavaliers poszli za ciosem i tak samo zmienili cały swój branding, kolory oraz stroje. Ostatnie miało miejsce bardzo ciekawe spotkanie, a mianowicie mówię tutaj o Milwaukee Bucks oraz Golden State Warriors. Ku zaskoczeniu Milwaukee Bucks wygrało i to potężnie. Niesamowite akcje miały miejsce w tym meczu, które chciałbym, żebyśmy teraz obejrzeli, bo to zwycięstwo zasługuje na uwagę. W dodatku w tym samym meczu Curry niestety doznał kontuzji, przez co musiał zejść z boiska. Jeszcze nie wiadomo dokładnie, o co chodzi, ale wydaje się, że to nie jest nic poważnego. No i miejmy nadzieję, że zobaczymy Curry'ego w następnych spotkaniach. Something that all Warrior fans don't want to see. Number one scorer in the league heading back to the locker room. NBA wraz z NBPA, czyli Unią Graczy z Ligi, doszło do porozumienia, w którym ustalono, że wybieranie graczy do poszczególnych drużyn All-Star Game'u będzie działało na zasadzie draftu. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Już pojawiły się negatywne opinie na podstawie, że niektórzy koszykarze mogą się czuć obrażeni, że zostali wybrani tak późno. W każdym razie ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Na pewno będą transmisje. No i co, czekajmy na to, bo to może być naprawdę coś bardzo ciekawego. Znacie może tego pana? A wiecie, z czego on zasłynął? A z tego, że ma bardzo niewyparzony jęzor. Na pewno możecie go kojarzyć z wielu akcji typu tej. Mitchell challenging Joel Embiid and Embiid had something to say to Mitchell. And wow, and Mitchell. Albo tej. Albo tej. A mówię wam o tym dlatego, bo ostatnio był bardzo ciekawy wywiad właśnie z Embiidem, w którym Joel poruszył tą kwestię i powiedział o swoich taktykach trash-talkingu.
LaMelo Ball wrócił do ligi licealnej. Szczerze mówiąc, jest to bardzo ciekawy ruch, bo przecież LaVar stworzył specjalnie ligę dla swoich synów, jak i innych, żeby mogli tam grać i się rozwijać, a tutaj nagle przychodzi na to, że LaMelo wrócił do liceum, gra teraz bodajże w Spire Institute. Jest to szkoła, która ma naprawdę dosyć porządny skład. Popatrzcie teraz na jego pierwszy mecz oraz, kurczę, zobaczcie tą salę, jak ona jest strasznie klimatyczna. Jimmy Butler w końcu doczekał się transferu, a mianowicie przechodzi do Philadelphia 76ers. Jest to naprawdę bardzo ciekawy ruch, bo teraz trójka, czyli Ben Simmons, Joel Embiid oraz właśnie Jimmy Butler może stanowić naprawdę bardzo duże zagrożenie w playoffach dla Golden State oraz innych drużyn. No i popatrzcie tylko na ten wyraz twarzy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeśli Wam się spodobał, to nie zapominajcie klikać łapek w górę, wtedy moje filmy będą lepiej pozycjonowane oraz wyświetlane się innym użytkownikom, dzięki czemu mogą odkryć ten kanał i wspierać całe to środowisko koszykówki w Polsce. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co? Widzimy się w następnym filmie i siema!